Wydaje mi się, nam się należał, ale no niestety no, w dzisiejszym meczu wygrał przede wszystkim z nami nie sam przeciwnik, że cała Słowenia, tylko chyba sam Primož Prost, który wszedł za no, teoretycznie pierwszego bramkarza Słowenii i dzisiaj zagrał na ponad 50% skuteczności. No, szczególnie broniąc nasze rzuty z kontrataków i z linii 6 metrów sam na sam. No, szkoda tych sytuacji, bo fajnie było, naprawdę dobrze były te akcje wszystkie rozegrane, były pozycje, bo nie można powiedzieć, że rzucaliśmy z nieprzygotowanych pozycji, że ten atak nam się nie układa, bo wszystko było okej, tylko no, niestety na naszej drodze stawały, że tak powiem, dwa słupki poprzeczka, no i przede wszystkim Primož Prost, który łapał niesamowite piłki, gdzie no teoretycznie nie miał szans ich złapać. Bardzo dużo, nie wiem, nie liczyłem sam, ale co najmniej 10-12 piłek sam na sam, czy to z kontrataku, czy to z linii 6 metrów, czy to skrzydłowych, czy to obrotowych naszych. Wiadomo, no nie można obejść, jakby przejść obok tego meczu bez echa, ale no wiemy, że mamy dwa dni, znaczy półtorej dnia jakby odpoczynku i za dwa dni gramy już z Serbią i jeszcze jest nic niestraconego. Wiadomo, że nie zależy teraz wszystko i wyłącznie od nas, że możemy zająć pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze, ale no wygrywając z Serbią, a Serbia wygrywając ze Słowenią, no wtedy będzie się jakaś tam tworzyła mała tabela między zainteresowanymi zespołami, znaczy trzema, Serbią, Słowenią i Polską i jeszcze mamy szanse naprawdę bardzo duże na to, żeby wyjść z tej grupy na pierwszym miejscu. Serbowie na pewno są trochę lepszej jakby psychicznej sytuacji, bo wygrali wszystkie trzy mecze i w tej chwili jest jakiś taki luz psychiczny u przeciwników, ale my na pewno jesteśmy, albo będziemy w czwartek jakby tacy, można powiedzieć, głodni jakby rewanżu za Słowenię na Serbach i mam nadzieję, że chłopaki nie poddadzą, nie rzucą, że tak powiem, rękawic i wyjdą na ten mecz co najmniej tak zmobilizowani jak dzisiaj ze Słowenią, bo jak mówię, no zaangażowanie, serce, wszystko było, no, też akcje były też bardzo fajne, rozegrane, bardzo konsekwentnie grane w ataku, bardzo dobrze w obronie, no ale jak mówię, zawiodła tylko i wyłącznie skuteczność indywidualna.